No tak, dokładnie. Jest to trudny moment, gdy musiałem zmienić barwy, tak? A już to przeszedłem raz, byłem na powiększeniu w Mielcu. To pewno jakoś jest inaczej. Teraz druga sprawa, musiałem jechać na koniec Polski, więc chyba się okazuje, że jednak mam charakter i zależy mi, żeby grać w piłkę. I tu na początku chciałem podziękować za zaufanie trenerowi i dyrektorowi sportowemu, że starali się, aby mnie pozyskać. Będę chciał jak najszybciej odwdzięczyć się bramkami i asystami i przede wszystkim utrzymać w Igry Suwałki w pierwszej lidze. Pamiętam Grzegorza Wtykę, ale to już sprzed 5 lat dosłownie. My byliśmy raz na kadrze U16, a tak już go nie widziałem. A na reprezentacji U20 byłem z Michałem Żebrakowskim, ale to było tylko chyba raz albo 2 razy. Na pewno, jak większość mnie obserwuje, mam trochę braków w grze defensywnej. Na pewno to będę chciał na pewno poprawić. No i jak każdy zawodnik pierwszoligowy, tak, będę chciał jak najszybciej do Ekstraklasy wrócić i tam zaliczać dobre występy, asystować, strzelać. Ale skupiam się na tym, co jest tutaj. Nic mnie nie interesuje. Utrzymanie Wigier jest teraz najważniejsze. No i dobra gra zespołu z moją pomocą.